Spółki węglowe, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych, dały zarobić i to bardzo wiele. Patrząc od początku roku, walory JSW Inwestor, który zainwestował pieniądze w styczniu w akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, mógł zarobić ponad 400%. W przypadku Bogdanki ta stopa zwrotu była troszeczkę niższa, bo wynosiła około 70%, natomiast na pewno na tych dwóch walorach można było zarobić krocie. No i dlaczego tak się wydarzyło? No, z dwóch takich przyczyn. Pierwsza przyczyna to taka, że oba podmioty, głównie tutaj JSW, bardzo mocno skupiły się na restrukturyzacji, na ograniczeniu kosztów wydobycia, na zamrożeniu płac, na zamrażaniu dodatkowych bonusów, czternastek. Dogadały się ze związkami zawodowymi i udało się tutaj po stronie kosztowej dokonać ograniczeń. A druga strona medalu jest taka, że bardzo mocno pomogły notowanie węgla, zarówno węgla koksującego, jak to jest w przypadku JSW, jak również i węgla kamiennego, jak to jest w przypadku Bogdanki. Ceny węgla kamiennego wzrosły z $30 za tonę do około 60, powyżej $60 w tym momencie. Natomiast w przypadku węgla koksującego, no, ten wzrost był o wiele bardziej dynamiczny, bo ceny poszybowały aż do $209 za tonę i to sprawiło, że inwestorzy nie tylko kupowali walory ze względu na restrukturyzacji, na poziom efektywności, na podniesienie efektywności w kolejnych latach, ale również na to, że te pokłady jednak są warte o wiele więcej w bilansach.